paciencia. Kiedy grali razem, uginała się ta cała Bundesliga. Z nimi w składzie każdy wiedział, że Borussia dziś wygrywa. Wielkie polskie trio, przez fanów ukochane. Nie było takiego fana, dla którego nie byłoby znane Piszczek, Błaszczu i Lewy. Oni byli doskonali, spełniali fanów potrzeby. Akcja przeciwnika, Piszczek przechwytuje. Szybki przegląd pola, Łukasz Kuby poszukuje. Prosto padła piłka, Błaszczykowski w gazie. Łatwo mija obrońcę, jest skupiony na rozkazie. Treść rozkazu, dostarczyć piłkę lewemu. Defensorzy przeciwnika nie stanowią tu problemu. Leci celna wrzutka, Lewandowski ją przyjmuje. Świetny strzał i bramka, cała drużyna świętuje. Lewy dziękuje Kubie, no a Kuba Łukaszowi. To jest perfekcyjne zgranie, ci piłkarze są wzorowi. Wszystko przemija, pozostały nam wspomnienia. Ależ to było przepiękne, to nie do wyobrażenia. Polskie trio w Borussii, to jest przepiękna historia. W Dortmundzie padał gol, a w Polsce była euforia. Oni przyciągnęli Polaków do futbolu. Dzięki nim nie jeden człowiek z piłką czasem wyszedł z domu. Z dumą patrzyliśmy na to, jak wznosili puchary Polacy z trofeum. To obrazek doskonały. Dwa sezony z rzędu wygrywali Bundesligę. Dołożyli puchar Niemiec, reszcie zostawiając figę. Lecz niestety w Lidze Mistrzów polegli w finale. Bayern okazał się lepszy, rozegrał finał wspaniale. Po tym sezonie trio było rozdzielone. Lewy zasilił Bayern, coś pięknego było zakończone. Później odłączył się Kuba, pozwiedzał różne drużyny. Jednak jego gry w Dortmundzie my nigdy nie zapomnimy. Pozostał już tylko Łukasz, tam spędził resztę kariery. Został w Borussii legendą, to są również piękne sceny. Nasi trzej muszkieterowie stworzyli kawał historii. Nawet gdy skończą karierę, to nikt o nich nie zapomni.